Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przed nami taki typowy teścik, bo jak już wiecie, krem nawilżający, krem koloryzujący z Lirene, krem BB, który ma SPF 50, czyli na ten moment roku po prostu produkt idealny. I jeszcze tak tytułem wstępu, ponieważ patrzę w podgląd w lusterku i widzę, że włosy mam takie dziwne, bo po prostu myłam je przed filmem i one jeszcze nie wyschły, dlatego tak dziwnie może na razie wyglądają, ale zapewniam Was, że jak dobrniemy do końca filmu, to będą już suche i będą wyglądały znacznie lepiej. O, na razie są po prostu jeszcze wilgotne. To tak na marginesie, ale krem BB. Krem BB jest dostępny, słuchajcie, w każdej możliwej chyba drogerii. Nie jest drogi, no bo to Lirene i ja tutaj muszę dodać, jeśli ktoś po raz pierwszy wszedł na mój kanał, że kosmetyki Lirene bardzo lubię, w sensie ich podkłady. Mam ich kilka rodzajów i w zasadzie chyba wszystkie się u mnie sprawdzają. Bardzo lubię, bez względu na wykończenie, na typ podkładu. Bardzo bym chciała, żeby ten kremik też się u mnie sprawdził. Odcień, który ja mam, to jest 01 Natural. Na Tresemmie, w którym ja byłam dostępne, były w sumie dwa kolory, ale tutaj nie wiem, czy po prostu akurat tak trafiłam, czy rzeczywiście są tylko dwa. Tego nie umiem powiedzieć. Jeśli coś wiecie na ten temat, dajcie znać w komentarzach. W każdym razie wiem, że na pewno są dwa kolory, a może tak powiem. No i ta moja jedynka wygląda tak. Może najpierw przeczytam Wam opis producenta. Nawilżający krem koloryzujący BB SPF 50. Nasz sekret pięknej, pełnej blasku i zdrowo wyglądającej skóry to połączenie składników pielęgnacyjnych oraz skutecznej ochrony przeciwsłonecznej. To wszystko zamknięte w lekko koloryzującym kremie, który dzięki zawartości pigmentów ukryje niedoskonałości, wyrówna koloryt i doda Twojej skórze naturalnego blasku. Maskuje niedoskonałości w 100%, w 96% rozświetla cerę, w 88% nawilża i wygładza i w 88% przywraca blask i zdrowy wygląd. No i tutaj, że badania i tak dalej potwierdzone, wiadomo. Mamy również informacje o tym, co ten kremik zawiera. Między innymi alfa-arbutyna zapobiega tworzeniu przebarwień. Mamy tu w składzie kwas hialuronowy, no czyli wiem, taki po prostu idealny nawilżacz. Są filtry SPF 50, zapewniają szerokopasmową ochronę przed promieniowaniem UVA, czyli powodującym przebarwienie i zmarszczki, a także promieniowaniem UVB odpowiadającym za poparzenia. Mamy również w składzie witaminę C. No i to tyle z tych takich najważniejszych rzeczy. Proszę bardzo, jeszcze raz Wam pokażę opakowanie. Sam krem jest w tubeczce. No, wygląda bardzo niepozornie. W ogóle mamy tutaj 30 ml. O, tak wygląda sam kremik. Wyłożę oczywiście troszkę na rękę. Tubka taka standardowa, wyłożę troszeczkę na dłoń, zobaczymy, jaką on ma konsystencję, jak pachnie i tak dalej. No, kolor chyba bardzo ładny. Jak widzicie, jest taki lekko rzadkawy, bo spływa mi tutaj z dłoni. Nie pachnie. No i nakładamy. Ja to zrobię pędzelkiem. Aha, na twarzy nie mam nic, mam tylko pielęgnację, stąd to takie świecenie się. No, dosyć dużo wyłożyłam na dłoń, nie wiem, czy to nie będzie za dużo, ale dobrze, jak rozprowadzę, to zobaczymy. Tutaj akurat mam takie, no nie, to nie jest przebarwienie, to jest taki naczynkowy wyskok, wiecie. Jak macie cerę naczynkową, to wiecie, o co chodzi. Czasami się pojawiają takie właśnie zaczerwienienia, jakieś takie grudki, krostki, takie niedoskonałości, ale to nie jest trądzik różowaty, nie, nie, to jest nie, jeszcze nie to. Ja sporadycznie takie coś mam, jak na przykład zrobię sobie peeling, albo gdzieś myję twarz i za mocno potrę, wiecie, od takich rzeczy, albo na przykład jak zjem coś bardzo pikantnego, no wiecie. Wiecie, w takich sytuacjach. Więc to nie jest trądzik różowaty, tylko po prostu taka jedna naczynkowa kropka. Ale przy okazji, może dzisiaj dobrze, że jest. Zobaczymy, czy to się da zakryć tym kremem, czy nie. Ja tutaj, jeśli chodzi o krycie, to wiecie, wielkich oczekiwań nie mam, no bo jednak to jest krem BB. Choć z drugiej strony, niektóre kremy BB mają lepsze krycie niż niektóre podkłady. Zobaczymy. Jeszcze mi troszkę zostało tu na dłoni, a w zasadzie mogłabym już więcej nie nakładać. Wydawał się taki, wiecie, taki lejący, rzadki, a jest całkiem konkretny. Kolor w ogóle idealny. Ta 01 wcale nie jest taka bardzo, bardzo jasna. Zebrałam sobie to wszystko, co miałam na dłoni i po prostu dodam jeszcze o tutaj w te miejsca. No tak, rozprowadza się bardzo ładnie. No ja teraz jestem, wiecie, w strefie komfortu, bo sobie rozprowadzam pędzelkiem. Gąbką oczywiście miałabym tutaj stres i bym się trochę nawiedziło, ale to już wiecie, zależy, czym lubicie sobie rozprowadzać podkład. Tak. W sumie w dobrym momencie kręcę ten test, bo akurat dzisiaj zaczyna wychodzić słońce. Przez wiele dni u mnie
padało i pogoda była taka, powiedziałabym, nie letnia, nie sierpniowa, tylko raczej taka troszeczkę jesienna. No a dzisiaj zaczyna się robić ładnie, więc w dobrym momencie kręcę. Przede mną długi dzień, więc zobaczymy, jak się ten krem bez pisze. I okay. No myślę, że to jest rozprowadzone. Może tak, niech on sobie tutaj na skórze troszeczkę popracuje. Ja w tym czasie przy Was nałożę sobie korektor. Tutaj mam korektor z Revolution. Trochę za dużo mi się nałożyło, więc sobie od razu nałożę na powieki. Będę miała, wiecie, bazę podcięte. Wygląda to w ten sposób. Wiem, że teraz mi się korektor tu kolorystycznie odcina, ale to jest nieistotne, to się, wiecie, ogra pozostałą częścią makijażu. Natomiast chcę Wam powiedzieć o kryciu. No w sumie krycie ma delikatne, ale to nie jest takie słabe krycie. Powiedziałabym, że ma krycie nie jak lekki krem BB, tylko raczej jak taki delikatny podkład, bo tutaj tę kropkę, o której Wam wspominałam, mi widać. Widać mi jakieś tutaj, znaczy może nie tak wyraźnie, ale przebijają mi piegi tutaj na nosie. No, generalnie kolor jest taki wyrównany, wygląda to ładnie. Tak jak widać. Tak jak widać, ma ten krem takie delikatnie właśnie rozświetlające wykończenie, ale to tutaj o tym producent nam mówił. Jest taki świetlisty, wygląda to ładnie, bo skóra wygląda po prostu na zdrową, wypielęgnowaną. Gdybyście chcieli sobie zrobić taki make-up, no make-up, to myślę, że to będzie fajny produkt. No kwestia teraz tylko tego, czy to się utrzyma. Ja sobie przy Was to zapudruję i tu w ruch idzie coś, co już doskonale znam i zresztą Wy w pewnym sensie też. Więc puder, który znam. Po przypudrowaniu wygląda buzia tak. Ten blask się delikatnie przykrył pudrem, ale to jest oczywiste. Natomiast dalej skóra wygląda na taką zdrową. O, powiedziałabym, nie widać za bardzo, że jest na niej makijaż, a to jest dobry znak. Generalnie tak, no, krem BB jest lekki, rozprowadził się ładnie, puder na nim też. Na razie, jakiś tam, wiecie, negatywnych uwag nie mam. Na razie jest wszystko w porządku. Generalnie buzia jest taka ujednolicona. O, nie ma tutaj jakichś żadnych takich minusów. Na ten moment jest ok. No i tak, ponieważ całość makijażu to nie jest główny temat tego dzisiejszego testu, więc makijaż zrobię poza kamerą. No i oczywiście pokażę Wam, jak wygląda taki dokończony makijaż i jak wygląda to wszystko tak na świeżo. O. Tak na marginesie, makijaż, który wykonałam, chodzi mi o makijaż oczu. Zrobiłam paletką Shiglam Corpse Bright. Uwielbiam tę paletkę, bo jest chłodniutka i to są świetne takie szare, przybudowane, takie zimne cienie. Będzie film, tylko nie wiem w jakiej kolejności się ukaże. Czy najpierw zobaczycie ten test, czy najpierw zobaczycie film z Shiglam i to będzie taki film pierwszy na moim kanale, bo to będzie filmik 4 palety i 4 makijaże. Czyli jakby w jednym filmiku zobaczycie w akcji 4 palety jednej marki. I to jest właśnie jeden z tych makijaży. Ale jak zachował się na twarzy nasz krem BB? Moim zdaniem, jak na razie, na ten moment, no to w zasadzie, słuchajcie, nie mam się do czego przyczepić, bo tak, wszystko się na nim ładnie rozprowadziło, no ale jakby tam wstęp makijażu twarzy widzieliście, bo przy Was pudrowałam. No tam bronzer, róż, to już wiadomo, poszło lekko. Wygląda to na razie tak, wygląda spójnie, ładnie, bez żadnych tam prześwitów, żadne pory, coś tam nie są podkreślone. Zresztą ja nie mam za bardzo rozszerzonych porów, to też jest istotne, więc wygląda to wszystko gładko. Myślę, że po jakimś czasie ten krem BB będzie się na mojej skórze bardzo świecił. Tak coś czuję. Większość kosmetyków, większość podkładów kremów BB tak się u mnie zachowuje, ale ponieważ on ma mieć dodatkowo jakieś właściwości rozświetlające, to podejrzewam, że to świecenie u mnie będzie takie mocne. Ale to oczywiście zobaczymy wieczorem, obadamy, jak to się w całości zachowa. Tymczasem ja Wam mówię papa, życzę miłego dnia i do wieczora. Hej, hej, mamy wieczór i już Wam pokazuję, co się tutaj na twarzy zadziało. Jeszcze może taka uwaga, makijaż robiłam około 9, no tak troszeczkę po 9 skończyłam, jest po 18, ok. Wygląda to tak, no i jeśli chodzi o świecenie się, to sprawa oczywista, tutaj jakby nie miałam wątpliwości, to już w pierwszej części Wam powiedziałam, że na pewno się będę bardzo świecić. Tu policzki, broda, czoło, no ale po pierwsze taki to jest typ podkładu kremu BB, on ma charakter rozświetlający, a po drugie moja skóra w zasadzie pod większością kremów BB podkładów właśnie tak reaguje, zresztą o czym Wam powiedziałam, że po prostu po iluś godzinach noszenia ja się tutaj świecę.
Tak mam. No ale wiadomo, że teraz nie będę tego usuwać, poprawiać, no bo robimy test. Wygląda to tak, jeśli chodzi o świecenie się. Natomiast na większości twarzy ten krem BB przetrwał. No i generalnie kosmetyki się na tym ładnie utrzymały. Ale nie jest to tak w 100% idealnie, bo już Wam powiem, co mam tutaj na myśli. Tu przy nosie jakoś tak się to dziwnie powycierało. Tu mam taki bardziej biały punkt. Tu się coś pościerało. A nie mam kataru, nie wycierałam nosa chusteczką, więc nie wiem, czy gdzieś odruchowo, rękawem, dłonią potarłam, nie umiem powiedzieć. W każdym razie tu się starło. O, tutaj pod nosem, znaczy pod nosem też, ale na skrzydełkach, tutaj z boczku, tak się trochę ściastkowało, widzicie? Tutaj to tak nieładnie wygląda. Pominąwszy fakt, że tu mi się osypały cienie i mam takie przypruszone na niebiesko, no ale to nie jest wina kremu BB, to jest inna sprawa w ogóle. Chodzi o to, że tutaj wokół nosa, no czubek nosa i tu przy skrzydełkach wygląda to nieładnie. Generalnie na pozostałych częściach twarzy może być, nie jest źle. To miał być delikatny letni produkt, taki jest. Miał wyrównywać kolory, co uczynił. Tutaj o żadnym jakimś, wiecie, długotrwałym kryciu chyba nie pisano, jeśli dobrze pamiętam. No nie, no po prostu... Miał dawać tylko piękną, pełną blasku i zdrowo wyglądającą skórę i generalnie to zrobił. No a że moja skóra się świeci po kilku godzinach, to jest inna kwestia. Jedynym no, mankamentem właśnie jest tutaj ta okolica nosa i czubek nosa. Tutaj to źle wygląda. Poza tym na twarzy generalnie utrzymał się ładnie. Więc tak, wiecie, na podsumowanie. No może nie zachowało się to w sposób idealny, ale też nie jest źle. No to tutaj już musicie sami ocenić. Na takiej cerze mieszanej, raczej w stronę suchej, zachował się tak. Po całym dniu chodzenia w makijażu, oczywiście żadnych tutaj poprawek, niczego nie nanosiłam, co zresztą widać, bo się świecę jak nie wiem co. Myślę, że gdyby się to, wiecie, teraz troszeczkę poprawiło, może bibułką, może nie byłoby źle. Zresztą słuchajcie, zróbmy taki jeszcze dodatkowo mini test. Mam tutaj bibułki, odcisnę troszeczkę nadmiar sebum i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nie sądzę, żeby tutaj, wiecie, w okolicach nosa się coś poprawiło, chociaż spróbujmy. No i zobaczcie, tak to wygląda po odciśnięciu bibułką. Nie jest źle, prawda? Gdyby teraz zakryć to tutaj na nosie, byłoby całkiem okej. Okay. Więc świecenie się nie jest mankamentem zupełnie, no po prostu jedynym minusem jest właśnie tutaj ta sytuacja wokół nosa. Nie wiem, czy ja tutaj jakoś zadziałałam, czymś starłam. W każdym razie z nosa się starło. Poza tym okej. Okay. No, czyli test taki prawie że w porządku. Z małym minusikiem, ale generalnie na okej. Okay. Napiszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie, czy to jest akceptowalne dla Was, czy nie. No i być może też już macie ten kremik i dajcie informacje, jak się zachowuje u Was, szczególnie jeżeli macie inny typ cery, na przykład typowo suchą albo typowo przetłuszczającą się, bo to wiadomo, zawsze inaczej działa, na każdym rodzaju skóry dany kosmetyk zachowa się inaczej. Okej, okay. Wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się teścik podobał. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku, tymczasem mówię Wam pa, pa, na razie i do zobaczenia.